Tak, malutki. Jeszcze chwileczkę. Już prawie cię mam. O, a teraz ani drgnij, ty mała cholero. Jestem już tak głodny, że zjadłbym cię na surowo. A! I mam cię! I co? Byłem od ciebie szybszy, a wiesz dlaczego? Boś się spasł, choć przyznaję, dzięki temu wyglądasz naprawdę smakowicie. Pozwól, że uczynię z ciebie główne danie mojej dzisiejszej kolacji. Zaraz tu rozpalimy i urządzimy sobie królewską ucztę. Cholera! Zostaw mnie, albo... Spokojnie, nie chcę ci skrzywdzić. Widziałem cię z daleka. Na tym pustkowiu rzadko można kogoś spotkać. Wolałem się upewnić, żeś nieszkodliwy. Co najwyżej dla okonia. Powiedz lepiej, żeś się znudził rozmową ze swoją szkapą i szukasz towarzystwa. Wybacz, ale jest jak mówisz. Podróżujemy we dwoje z Płotką, a ona do gadatliwych nie należy. Wystarczy jej trochę żarcia i wolna przestrzeń, to właściwie wszystko. Jak tak się zastanowić, to mam podobnie. Tyle, że czasem lubię też sobie z kimś pogawędzić. Jestem Jakub. Jakub Orstin, myśliwy. Jak głodnyś bardzo, to mam w torbie cebulę i troszkę sera. A jak poczekasz godzinę, to zjemy tego pięknego, pieczonego konia. Brzmi nieźle. Dobrze też się zsiąść z konia. Rozprostować nogi. Mam wrażenie, że od tej jazdy tyłek mam twardszy od siodła. A do posiłku dokładam butelkę wina. Wreszcie jakaś towarzyska okazja, żeby ją odkorkować. Wina? Prawdziwego? Z winogron? Może jeszcze z Toussaint? Rzadka rzecz. Droga. Kto by pomyślał, że spotkam w dziczy szlachcica? Nazywam się Geralt. Geralt z Rivi. Ze szlachtą nie mam nic wspólnego. No tak. Wystarczy się lepiej przyjrzeć. Jesteś wiedźminem, prawda? Wszystko w porządku? Co? Nie chciałem cię obrazić, na Bogu! Odsuń się. Co jest? Nie podchodź! Boże, żyć! Co to jest? Zielona skóra! Żółty szlepian!
Pazur jak noże, ani chybi utopiec! Tak jest! Dobrze, masz go! Przytrzymaj mu łeb pod wodą! Niech się utopi! To utopiec! Już raz utonął! Wimicwa! Inaczej! Był tuż za tobą. Ty polowałeś na okonia, a utopiec na ciebie. Chyba dzisiaj masz szczęście. Chyba. Gdyby nie ty, już byłoby po mnie. Taka praca. Ty polujesz na zwierzęta, a ja na potwory. I coś mi się widzi, że jesteś w tym całkiem niezły. Lata praktyki. Rozpalmy lepiej jakiś ogień. Przez tego cholernego utopca cały przemokłem. Mam tu niedaleko wszystko naszykowane. Zajmę się ogniskiem i jedzeniem. Przynajmniej tak mogę ci się odwdzięczyć. A co cię sprowadza w okolice Czarnego Lasu? W pobliżu nie ma żadnych osad, które mogłyby potrzebować twojej pomocy. Po kraju rozeszła się wieść, że na zamku w spalni pojawiła się strzyga. Zjadła parę koni, jednemu pachołkowi łeb urwała. Nieźle nastraszyła kilku miejscowych zabijaków. Wieść o strzydze zastała mnie w Kagen, gdzie już zbyt długo bawiłem. Ruszyłem wzdłuż Jarugi w kierunku Liwi, ale zanim dojechałem do mostu w Koprzywnicy, handlarze mi przekazali, że strzygę usiekł kto inny i nagrodę odebrał. Daj mi chwilę. Rozpalę ogień, a ty mów co w wielkim świecie. Ja to dawno w mieście nie bywał. Niewiele ci mogę powiedzieć, wielki świat mnie nie interesuje. Jak wzywają wiedźmina, bo strzyga, bo mantikora, czy inny utopiec, to jadę. A wojenki, najazdy, czy takie tam, to nie moja sprawa, nie mieszam się. Powieś ubranie na tej gałęzi bliżej ognia. Niech schnie. Siadaj i ogrzej się. Wezmę tylko butelkę. To pomoże nam szybciej się rozgrzać. Okoń, dobra ryba. Dobre mięso. A ten całkiem spory jest. Dla nas dwóch to w sam raz. Mam nadzieję, że wy, wiedźmini, lubicie ryby. Wiem, że różne krążą nas opowieści, ale jeśli chodzi o jedzenie, to w niczym nie różnię się od ciebie. Nabijaj tego okonia i jedzmy, bo mam głodny jak wilk. To mi przypomina, że słyszałem kiedyś taką opowieść o białowłosym wiedźminie, jak grał w karczmie w kości. I wygrywał rzut za rzutem. Raz za jednym zamachem wygrał świnie, całusa od dziewicy i parę bryczesów. Jak rano właściciel spodni obudził się golusieńki i chciał odebrać co jego, wiedźmina nie było już w mieście. To o tobie? Nic takiego sobie nie przypominam. Czyli o tobie. A co żeś z tą świnią zrobił? Myślałem, że zapytasz raczej o dziewicę. Ale mniejsza z tym. Powiedz lepiej, co ty w ogóle robisz na tym ustroniu? Żyjesz tu sam? Sam. Ano, tak wychodzi. Sam. Od śmierci mojej Marty sam. Przykro to słyszeć. Wyśmienite wino. I szczery żal w głosie oba doceniam. Szczerze ci przyznam, że jeszcze do końca nie oswoiłem się z jej odejściem. Ciężko pogodzić się z odejściem kogoś, kogo kochało się nad życie i nadal kocha. Zwłaszcza, kiedy ten ktoś nie chce tak do końca odejść. Co masz na myśli? Obejrzyj się. Tam, na wzgórzu, w świetle księżyca. To ona. Przygląda się nam.
Wiedźmin spokojnie przełknął wino, odwrócił głowę i spojrzał na odległe wzgórze. Mimo iż schowany za chmurami księżyc ledwie tylko rozświetlał mrok wieczoru, sylwetka stojącej na wzgórzu postaci rysowała się bardzo wyraźnie. Nawet dla normalnych oczu, a co dopiero dla oczu wiedźmińskich. Delikatny wieczorny wiatr rozwiewał jej długie do pasa włosy i bawił się podartymi resztkami brudnej sukni, które ledwo co zakrywały ciało kobiety. Geralt przyjrzał się jej twarzy. Jego uwagę zwróciły zwłaszcza pełne usta i zielone oczy, które wpatrywały się w dwóch siedzących przy ognisku mężczyzn. W swym długim wiedźmińskim życiu Geralt z Rivii wiele doświadczył i jeszcze więcej widział. Od złotego smoka przez prawdopodobnie wszystkie gatunki potworów zamieszkujących okoliczne królestwa, po piękne, acz nie mniej groźne czarodziejki. Niewiele było go w stanie wyprowadzić z równowagi i z pewnością nie była to stojąca na wzgórzu martwa żona myśliwego. Jeszcze wina? Tak, dobry pomysł. To już 9 lat. Aż tyle? Tak, 9 lat. Czasem zdaje mi się, że to wieczność, a czasem, że ledwie chwila. Tyle co splunąć. Jeśli wiesz, co mam na myśli. To były bruksy, wampiry. Byłem głupcem, który miał za nic opowieści mądrzejszych od siebie. Ruszyliśmy leśnym duktem, na którym nikt nie powinien postawić stopy, a już na pewno nie naiwny i nieostrożny myśliwy. Pamiętam zresztą, że konie też nie chciały tam wejść. Ledwie je uspokoiliśmy. Tamtędy po prostu było krócej. Pomyślałem, że zaoszczędzimy na czasie. I przyszło mi za to zapłacić. Tak jak zwykle płacą głupcy. Bruksy czekały zaczajone na grubej gałęzi nad drogą. Marta jechała na koniu obok mnie. To było mgnienie oka. Złapały ją i pociągnęły w górę. Trakt spłynął krwią. Zmieniły ją i stała się jedną z nich. Bruksy? Jesteś pewien? Mówimy o mojej żonie, Geralcie. Wiem, kto ją zabił. I wiem, czym się stała. Zmieniły ją w morderczą bestię, która zabija bez skrupułów, bez chwili wahania. Widziałem to wiele razy, choć mnie nigdy nie skrzywdziła. Może jakoś jednak wciąż mnie kocha. A może się oszukuje i przyjdzie dzień, kiedy i mnie rozerwie na strzępy. Zwykle po prostu jest gdzieś w okolicy, tak by patrzeć na mnie z oddali. Wiesz, po czym poznaję, że się zbliża? Słyszę wtedy śpiew słowików. Słowiki i bruksy. Jest między nimi jakaś więź. To może być prawda. Słyszałem o tym. Może? Posłuchaj, jak śpiewają, tylko posłuchaj. Więc znasz już moją historię, opowieść o Jakubie myśliwym. Jakubie głupcu, który wciąż trzyma się blisko swej żony, choć jest dla niego już na wieki stracona. Bo przecież, cóż ja mogę uczynić, dokroćset? Spójrz. Tam stoi. Stoi i patrzy. Poleję jeszcze wina. Daj kubek. Tobie też się przyda. Chwila, czekaj. Najpierw muszę dokończyć. Nawet nie wiesz, jak dobrze mówić to wszystko do człowieka. Zwykle opowiadam kamieniom, krukom, no i mojej martwej żonie.
Te 9 lat spędziłem polując w tej okolicy i ostrzegając wędrowców przed wejściem na leśny dukt, który zabrał mi kobietę, którą kochałem. I nieomal co noc słucham słowiczych treli i wyobrażam sobie, że opowiadają mi jakąś piękną historię, a nie zwiastują rychłą śmierć. No bo śpiewają pięknie. Geralt rad był w końcu odpocząć od podróży wyłącznie w towarzystwie Płotki. To też kolejne 2 dni spędził na rozmowach z Jakubem i polowaniu. A może wcale nie chodziło o zmęczenie podróżą i twarde siodło? Może jego wiedźmińskie zmysły podpowiadały mu, że w historii Jakuba Orstina jest jakieś drugie dno? Świetny strzał. Bestia ćwiczy. Tak wszystko. Chodź, wykroimy z niego mięso i wracajmy do obozu. No właśnie. Myślę, że na mnie powoli już pora. No. Chcesz powiedzieć, że wiedźmiński tyłek wystarczająco już odpoczął od siedzenia w siodle? No dobrze. A co byś powiedział, Geralcie, gdybym wyruszył z tobą? Czemu nie? Zapraszam. Ale myślałem, że nie możesz zostawić Marty. Geralt po cichu liczył, że Jakub wyrazi chęć wspólnej podróży. Był ciekaw, czy nawiedzająca go żona pozwoli mu tak po prostu odejść. Pewnie nie. Ale człowiek musi kiedyś spróbować. Myśliwy musi spróbować upolować sobie nowe życie, gdy stare już przestało istnieć. A przyznam też, chyba zbyt wielkim tchórzem jestem, by spróbować odjechać stąd samotnie. Z wiedźminem przy boku może jakoś przez to przebrnę. W końcu żywoty myśliwego i wiedźmina tak bardzo się od siebie nie różnią, co? Obaj czaimy się, zabijamy, by sami przeżyć i ruszamy dalej. Jeśli zbyt długo pozostajemy w jednym miejscu, po prostu umieramy. Tak to już jest z takimi jak my. Nieśpiesznie zbliżali się do granicy lasu. Jakub chwilę wcześniej przestał odwracać się w siodle i smutnym spojrzeniem po raz kolejny żegnać wzgórze, na którym tym razem nie było widać sylwetki Marty. Tuż przed granicą drzew konie stanęły same, jakby jeźdźcy gwałtownie ściągnęli im cugle. Czarny las, Geralcie. Boisz się? Damy radę przez niego przejechać. Tylko głupiec nie bałby się tej drogi. A ja raz już byłem takim głupcem, że też wtedy cię z nami nie było. No dobrze, ruszajmy. Czarny las solidnie zapracował na swą nazwę i złowrogą reputację. Tutaj słońce nigdy nie przebijało się przez splecione gałęzie starych drzew. Na wąskim szlaku panował co najwyżej skrywający dziesiątki tajemnic półmrok. Jakubowi co chwila zdawało się, że kątem oka widzi jakiś ruch i nerwowo rozglądał się na boki. Raz jeden udało mu się spostrzec biegnącą po ściółce małą jaszczurkę, ale nic więcej nie wypatrzył. Geralt zaś jechał milcząc i spokojnie, bezwiednie oceniając zagrożenie.
Coraz większe drzewa obrośnięte mchem i chubami napierały na drogę. Setki dziwnych, zapewne trujących grzybów zarastały ją bezczelnie. Czasem pomiędzy nimi można było zauważyć jakiś stary, zardzewiały hełm czy inny fragment pancerza. Należał niechybnie do kogoś, kto nieświadomy zagrożenia zapuścił się zbyt głęboko w leśną czeluść. Nagle drzewa jakby rozstąpiły się, tworząc sporą, mroczną polanę. Na jednym z jej końców znajdował się niewielki wzgórek, który po dokładniejszym przyjrzeniu okazał się być małą, starą świątynią, która nieomal zapadła się w sobie pod ciężarem lat i porastających ją roślin. Cała zaś polana pokryta była rozrzuconymi tu i ówdzie nagrobkami, dziesiątkami nagrobków. A wydawałoby się, że posępniej już być nie może. Racja. Ten cmentarz zdaje się być starszy od lasu. Trzymaj się blisko. Coś tu wyczuwam. Ja wiem, co wyczuwasz. Cmentarz. Skąd na bogów cmentarz w takim miejscu? Kto wpadł na ten szalony pomysł? Słyszałeś? Tak. Coś jakby kobiecy głos. To nie kobieta. Jakiego domu? O co chodzi tej szkaradzie? Nie rozmawiaj z nią. To cmentarna wiedźma. Uważaj na jej język. Język? Szkaradne stworzenie o hipnotyzującym spojrzeniu czaiło się między nagrobkami. Przykurczona istota opierała się o ziemię swoimi nienaturalnie długimi ramionami. Zaś wysuwający się z jej pełnej kół paszczy długaśny język zdawał się nie mieć końca. Uważaj na język. Uważaj, co mówisz. Uważaj na dom. Uważaj na słowiki. Uważaj na swe maniery. Uważaj na swe kroki, bo stąpniesz w śmierć. Poszła sobie. Na szczęście wystraszyła się twojego miecza. Chyba powinienem zmienić spodnie. O czymże u diabła ona tak gulgotała? Nie mam pojęcia. I rzekłbym, że to jedna z tych chwil, gdy lepiej być błogim ignorancem. Wolisz gadać o demonicznej wiedźmie i jej pomarszczonych cyckach? Czy raczej napijesz się ze mną wina? Wolę wino. I z góry dziękuję, jeśli w czasie, gdy będę przełykał, powstrzymasz się przed dalszymi jej opisami, wiedźminie. Ech! Smaczne winko! Ruszajmy, nic to po nas. Co racja, to racja. Spotkałeś już kiedy taką szkaradę? Zresztą, co za pytanie. Ty, wiedźmin, pewnie już i brzydsze widywałeś. Taka robota.
ale przyjemniej wspominać spotkania z tymi bardziej urodziwymi. A, to prawda. Czasami takie spotkania są bardziej niebezpieczne niż taniec ze strzygą. Kiedyś święto Beleteń zastało mnie w jakiejś wsi nad Jarugą, a w taką noc ciężko jest się oprzeć pięknej dziewczynie. No mów, mów, mów. Bardzo ciekawie się zaczyna ta opowieść. Noc była gorąca, upojna, jak to zwykle w Beleteń. Sęk w tym, że rano, jasna miękkiej, pachnącej łące, obudziłem się na twardej podłodze piwnicy, w chałupie tamtejszego wójta. Okazało się, że to niewinne dziewczę było jego pierworodną córką. A, to pech. No, niestety pech. Wójt, mocno rozsierdzony, dał mi ultimatum. Albo pokonam krwiożerczego olbrzyma, który terroryzuje okolice, albo ożenię się z jego córką. I co powiedziałeś? Wybór był prosty. A jak duży jest ten olbrzym? A to dobre! Robi się coraz jaśniej. Czemu mi się wydaje, że o tej porze powinno się raczej ściemniać? Powinno, ale jakoś się nie ściemnia. Faktycznie, nienaturalny blask coraz mocniej rozświetlał okolice. Dzięki temu Geralt mógł dostrzec coraz więcej niepokojących elementów krajobrazu. Na bezlistnych gałęziach wielu drzew widać było dziesiątki wiszących na cieniutkich sznurkach zwierzęcych czaszek. Wyglądało, że wszelkie przemykające przez las istoty tu właśnie kończyły swój żywot i stawały się częścią makabrycznej kolekcji. Jakby na potwierdzenie tych słów zobaczyli, jak z gałęzi mijanego właśnie drzewa kapie krew. Leżała na niej rozszarpana niedawno wiewiórka. Z małego, pozbawionego głowy truchła ściekała w dół stróżka posoki. Czarny las to jednak nie był najlepszy pomysł. A nie mówiłem? Wracaj, jeśli wolisz, Jakubie. Marta pewnie za tobą tęskni. Nie, Geralcie, nie wracam. Bardziej niż lasem przejmuję się tym, że resztę życia musiałbym spędzić uwiązany do mej martwej żony. Pewnie to znaczy, że jestem jeszcze większym głupcem. Choć nie tak wielkim, by nie zauważyć tych dziwnych znaków, gałązek, kości zwisających z drzew, czy tego, że aż cię ręka świerzbi, by sięgnąć po miecz. Masz mi coś do powiedzenia, Wiedźminie? Nie. To raczej rzeczy, o których wolałbym głośno nie mówić. Ale już za późno. Jesteśmy w labiryncie. W jakim labiryncie? To chyba jakiś żart. Przecież to po prostu las. Nie ma czegoś takiego jak po prostu las. Każdy las żyje. Potrafi myśleć, oszukiwać. W tym tu drzemią stare moce zmieniające przebieg ścieżek. Oszukujące nasz zmysł kierunku. Już raz tędy przejeżdżaliśmy. Stare moce? Co ty rozumiesz przez stare moce? Właśnie to. Kilka metrów przed nami, na skraju traktu, pojawiła się wysoko na 3 metry, jakby złożona z gałęzi, postać. Jej dłonie wieńczyły długie, jak rzeźnickie noże, wygięte pazury. Miast głowy zaś, na jej karku spoczywała jelenia czaszka z imponującym porożem. Bogowie! Co to jest? To wygląda jak było częścią lasu! Koleżko! Może obaj byliśmy głupcami, wjeżdżając do tego lasu. Uspokoję konie z takim akcji. Ale nasze własne nerwy musimy utrzymać sami. Czekamy? Nie. Możemy spróbować, ale to nic nie da. Nie chciałbym cię urazić, ale nie podoba mi się twoje nastawienie. Mnie również, ale ucieczka to tylko marnotrawstwo czasu i energii. Weszliśmy w labirynt. Każdy leszek w swe terytorium. Ten tak pozaginał ścieżki, że jakkolwiek byśmy uciekali. No to... wrócimy w to samo miejsce. Czyli, że faktycznie wdepnęliśmy w gówno. Skoro nie możemy uciec, to będziemy walczyć. Zostań tu. Jestem szybszy.
Geralcie, czekaj! Słowik! Im dalej wypluje. Ptaki. Magiczne ptaki. Za nimi! Za nimi? Geralcie! Myślisz, że one są od... Wyprowadzą nas z labiryntu. Moja żona chyba jednak wciąż cię kocha. Oczywiście, że kocha. Gdzie one nas prowadzą? Tutaj. Wiedźmin i myśliwy zatrzymali się naprzeciwko wielkiego trzypiętrowego domostwa z mnóstwem okien. W niektórych widać było blask bijący z wnętrza, który odbijał się w skomplikowanych kolorowych witrażach. We wzorach dawało się dostrzec rozmaite stworzenia, ludzi, ba, nawet chędożące się pary. Ciężko było od nich oderwać wzrok. Ale gdy wreszcie im się to udało, zobaczyli, że słowiki, które wyrwały ich z pułapki Leszego, przysiadły na poręczy balkonu, na drugim piętrze, tuż obok dłoni kobiety, która z tej wysokości spoglądała na mężczyzn stojących pod budynkiem. Drzwi domostwa rozwarły się, pchane niewidzialną siłą. Marta? To mi wygląda na pułapkę. Ja tam widzę tylko otwarte drzwi. Często to jedno i to samo. Myślę, że powinniśmy wejść. Czekaj. Widzisz, twoja żona zniknęła z balkonu. Może Marta czeka na nas w środku. Przywiążę konie do studni i wyjdziemy, co? Wiedźmin i myśliwy stali w odległości kilku metrów od drzwi, które dopiero co otwarły się zapraszająco. Nie podoba mi się sposób, w jaki te drzwi się otworzyły. Jeśli to pułapka, bylibyśmy głupcami, gdybyśmy tędy weszli do domu. A jeśli faktycznie otwarcie drzwi było zaproszeniem, to równie miło nas ugoszczą, jeśli wejdziemy przez balkon. Aha, czyli to właśnie oznacza być wiedźminem. Nie używaj drzwi, tylko zawsze wspinaj się po murach budynku. Nie, nie zawsze. Czasem wchodzę oknem. Wiedźmini. Jakub ostrożnym krokiem wszedł do jasnej sieni. Pierwsze, co w niej spostrzegł, to duży kandelabr z płonącą szóstką świec. Tymczasem Geralt spokojnie, pewnymi ruchami wspinał się coraz wyżej po frontowej ścianie budynku. Już tylko kilka ruchów dzieliło go od balkonu, na którym zobaczyli wcześniej kobietę. W końcu dłoń okryta skórzaną rękawicą dosięgła balustrady, płosząc siedzące na niej słowiki. Geralt podciągnął się i usiadł na poręczy. Coraz więcej słowików. Ciekawe. Śpiewają do wtóru z wiedźmińskim medalionem. Słyszą, jak wibruje. Tyle, że on śpiewa teraz o klątwach i magii. Przede wszystkim o klątwach. Wiedźmin ostrożnie wsunął się przez balkonowe drzwi do wnętrza budynku. Dochodzące z dolnych pięter światło było dość słabe, lecz jego wzrok szybko przyzwyczaił się do półmroku.
Długi korytarz ciągnął się przez wiele metrów, a na jego ścianach wisiała kolekcja osobliwych obrazów. Na jednym z płócien Geralt bez trudu rozpoznał spotkaną niedawno cmentarną wiedźmę. Malarz z dbałością godną lepszej sprawy oddał wszystkie szczegóły jej wyglądu i do tego jeszcze namalował ją w trakcie posiłku. Wiedźma siedziała w kucki na stosie z kości i czaszek, obgryzając nie pierwszej świeżości ludzką rękę. Wiedźmin przyjrzał się spokojnie obrazowi, lekko wzruszył ramionami i poszedł dalej. Gdy minął zakręt korytarza, miejsce obrazów na ścianie zajęły piękne witraże. A potem znowu obrazy. Wreszcie korytarz zakończył się schodami w dół. Tu było już zupełnie jasno dzięki żyrandolom pełnym płonących świec. Jakub? Marta! Mój medalion wciąż drży. Na parterze witraży było jeszcze więcej. Geralt powoli wędrował korytarzami w towarzystwie kilku własnych cieni, które rzucał na ściany i podłogę dzięki światłu z żyrandoli. Wypatrywał niebezpieczeństw, ale też podziwiał piękno sztuki, która go otaczała. Na jednym z witraży zobaczył tajemniczą rogatą postać, na innym wannę, w której siedząca para oddawała się igraszkom tak energicznym, że na wszystkie strony wylewała się błękitna woda. Wiedźmin szedł spokojnie, mijając zakurzone i obrośnięte pajęczynami zbroje i oparte o ścianę różne rodzaje broni. Bezszelestnie zszedł na dół, prowadzącymi do wielkiej sieni schodami i znalazł się tuż za plecami stojącego przed wielkimi drzwiami Jakuba. Geralt! Człowieku, gdzie jesteś? Co jest? Cholera! Wiedźminie, ty to... Zawsze człowieka wystraszysz. Przestań się tak skradać. Przepraszam, ja po prostu tak chodzę. Może powinienem założyć ci dzwoneczek na szyję, żebyś mnie nie straszył. I co, widziałeś Martę? Nie. Trzeba będzie poszukać. Jestem pewien, że jest gdzieś tu, blisko. Może już za tymi drzwiami. Ten dom sprawia wrażenie wielkiego jak... Czekaj. Mam medalion. W jednej chwili drzwi z potężnym impetem wpadły na Jakuba i obaliły go na ziemię. Z solidnych desek nic prawie nie zostało. Geralt jednak nie zwrócił na to w ogóle uwagi. Całkowicie skoncentrował się na tym, co stanęło w progu. Dziwna to była istota. Trochę przypominająca człowieka, ale jakby nabrzmiała, napęczniała. I z głową dwu- albo trzykrotnie większą od ludzkiej. Coś jak potężne mięśnie grało pod czerwoną skórą, a za całe odzienie służył przewiązany w pasie kawałek materiału i dwa klasyczne zarękawia. Potwór ruszył naprzód, zrzucając na ziemię stojący obok kandelabr. Jakub, nie wstając, próbował odsunąć się od niego jak najdalej, a Geralt z mieczem w dłoni ruszył wprost na przeciwnika. Cofnij się, Jakubie! Jak on przeraźliwie cuchnie! Co to za bestia? Z wyciągniętej przed siebie dłoni wiedźmina ułożonej w charakterystyczny sposób wystrzeliła bladoniebieska błyskawica, która ugodziła przeciwnika w sam środek korpusu i odrzuciła na kilka kroków. Ten padł na stojącą pod ścianą ławę, łamiąc ją w pół. Druga porcja energii ugodziła potwora, który już kilkakrotnie wcześniej powinien paść martwy od celnych ciosów wiedźmińskiego miecza. Nic sobie jednak z tego nie robił. I jakby od niechcenia pchnął z wielką siłą na ścianę Jakuba, który podnosząc się z podłogi niechcący wszedł w zasięg jego ławy. Tym razem z dłoni Geralta wytrysnął strumień ognia,
który rozświetlił całe wnętrze i podpalił głowę Kuhula. Ten zaś po raz pierwszy, odkąd się pojawił, wydał z siebie głęboki jęk i stanął bez ruchu, płonąc jak pochodnia. Geralt wykorzystał natychmiast ten moment, pięknym, mocnym sztychem przebijając serce bestii. Ta opadła na kolana, by po kilku sekundach przewrócić się na wznak i w ciszy palić się coraz słabszym płomieniem. Czekaj, to wciąż żyje. Nie. Nie wiem, co to jest, ale z całą pewnością nie żyje. Ale podnosi się i nie zwraca na nas uwagi. Chyba już nie jest niebezpieczny. No myślę, podpaliłem mu głowę i przebiłem mieczem serce. Większość istot przestaje być niebezpieczna. A gdzie on idzie? Wygląda, jakby coś ciągnęło go do tamtego pokoju. Zajrzyjmy tam. Resztki płomieni dopalały się jeszcze na głowie przeklętego stworzenia. Wokół roznosił się nieprzyjemny swąd palonego mięsa. Stwór powolnym i nierównym krokiem zmierzał w kierunku znajdujących się po przeciwnej stronie korytarza drzwi. Geralt i Jakub podążyli za nim. Jakoś jestem dziwnie przekonany, że za tamtymi drzwiami nie znajdziemy ani karczmy, ani burdelu. Wiedźmin ostrożnie pchnął drzwi, rozwierając je na oścież. O, bogowie, cóż to takiego? Dziesiątki zwłok, może nawet setka, leżą tu na wielkiej kupie jak po jakiej bitwie. Tak, z pewnością nie jest to karczma. Niestety nie jest to też burdel, w tym miałeś rację. Martwi żołnierze, myśliwi, kobiety, kupcy, martwe potwory. Martwi, ale jakoś nie gniją. Choć patrząc na stroje, można przypuszczać, że niektórzy są tu od stuleci. I co na to twój medalion? Mówi, że nic tu nie możemy zrobić. Żebyśmy wychodząc dobrze zamknęli za sobą drzwi do tego pokoju. Gadatliwy kawałek metalu, ten twój medalion. Tak jakby. To taka moja interpretacja. Para wędrowców przez kolejną godzinę snuła się po budynku, nie znajdując nic ciekawego. Pod koniec drugiej godziny natrafili jednak na jakby czekającą na ich przybycie jadalnię. Wielki suto zastawiony stół, puchary pełne wina i ogień dziarsko trzaskający w kominku. Cóż mieli robić? Zasiedli. Powąchaj tę szynkę, Geralcie. A i sos nie gorszy. Mówisz, że ten dom przeklęty, ale mnie się zdaje, że ta magia nawet dość przyjemna. Nie zapominaj o potworach, które widzieliśmy. Ależ nie zapominam. Ale w tej chwili bardziej zwracam uwagę na ciepły ogień i dobrą strawę. Widzę to tak. Albo to magia, albo kobiece dłonie. A dokładniej dłonie Marty. Opiekuje się mną, nawet tutaj. A jak z tym u ciebie, Geralcie? Masz jaką żonę? Wiedźmini i w ogóle robią takie rzeczy? A skoro już pytam, to jeszcze mam jedno pytanie. Czy mógłbyś polać wina? No to jak z tym u was? Mógłbym polać wina. Choć chętniej sam wypijam. A co do kobiet? Większość wiedźminów nie odczuwa emocji, więc nie szukamy towarzyszki życia. To pewnie efekt próby traw. Rzekłeś większość. A czemu większość? Pomyślałem o sobie. Moja transformacja nie poszła całkiem normalnie.
Mam wrażenie, że nic, co dotyczy Wiedźminów, nie da się nazwać całkiem normalnym. Ale skoro nie jesteś jak inni, to jak z kobietami w twoim życiu? Czy ktoś gdzieś dla ciebie gotuje pyszną szynkę? Nie. Na taką kobietę nigdy nie trafiłem. A szkoda. Marta była wyśmienitą kucharką. Jej gulasz, palce lizać, pieczone ziemniaki. A jak przyrządzała dzika. Często kładła kwiaty na brzegu talerza. Dzięki temu posiłek będzie też ładny, jak mówiła. Myślisz, że to głupie? Nie, nie osądzałbym tak pochopnie. Czyli mówisz, że nie wybrałeś żadnej prawdziwej miłości w twoim życiu. Tylko przygodne kobiety i te, za których uczucie musiałeś zapłacić. Jestem Wiedźminem. Takie życie prowadzę. Tam. To nie ma nic wspólnego z Wiedźmiństwem. Po prostu boisz się, że ktoś złamie ci serce. Możliwe. No, taki strach to akurat mogę zrozumieć. Rozmowa toczyła się powoli. Trudy dnia i coraz pełniejsze żołądki to połączenie, które uśpiło już niejednego. Geralt zasiadł w wygodnym fotelu przy kominku i zamarł w bezruchu. Jakub dojadał jeszcze co smaczniejsze kąski i spłukiwał je kolejnymi kielichami wina. Czas płynął leniwie. Jakub, zerkając na nieruchomego Wiedźmina, pozbierał ze stołu swe rzeczy i ruszył do drzwi. Idziesz je szukać? O, nie śpisz? Byłem pewien, że się zdrzemnąłeś. Tak, zdecydowałem się odnaleźć Martę. To chyba coś, co powinienem zrobić sam, bez niczyjej pomocy. Zamierzasz mnie powstrzymać? Muszę to przemyśleć. I pewnie zanim zdecyduję, ty już sobie pójdziesz. A wtedy pewnie się zdrzemnę. Drzwi cicho zamknęły się za Jakubem. Geralt zaś przymknął powieki. Jedynie bardzo uważny obserwator mógłby zauważyć, jak korzystając z najmroczniejszych cieni, coś, co dotąd nieruchomo tkwiło pod sufitem, powoli zaczęło przesuwać się w stronę Wiedźmina. Nie spuszczając z oczu śpiącej w fotelu nieruchomej postaci, stąpało w ciszy przez wielkie pomieszczenie. Płomień świec rzucił na ścianę cień skradającej się postaci. Wielkie nietoperze skrzydła i sporych rozmiarów kręcone rogi. Skradająca się istota stanęła krok od fotela i wyciągnęła rękę w stronę Geralta. To wystarczyło. Oczy Wiedźmina gwałtownie się otworzyły, a dłoń złapała żelaznym uściskiem nadgarstek potworu. Auć! Nie tak brutalnie. Co? Kim jesteś? Geralt przez ułamek sekundy widział szeroko rozpięte skrzydła i potężne rogi, a już chwilę później stała przed nim nadzwyczaj piękna, długowłosa kobieta w mocno wyciętej czerwonej sukni. Równie szybko jak wcześniej złapał, Geralt puścił rękę kobiety. Sukub. I Wiedźmin, jak widać. Jedno z nas ma na imię Vara. A jak brzmi imię drugiego? Geralt. Więc, Geralcie, jestem znudzona, a ty wyglądasz mi na duszę towarzystwa. Przepraszam, że cię wystraszyłam. Wystraszyłaś mnie? Nie. Ja towarzyski? Może. Ale dlaczego ty jesteś taka znudzona, co? Też będziesz. Już niedługo. Wszak tkwimy uwięzieni w tym przeklętym domu. Wypowiedziawszy te słowa, Vara spojrzała znacząco na wielki witraż. Widniała na nim postać do złudzenia przypominająca Leszego, którego Geralt spotkał na drodze do domu.
Jak to u więzieni? A jakże inaczej? W lesie zbyt wielu leszek, by w ogóle próbować stąd wyjść. Wstrętne brutale. Pojawiają się znikąd i znikają w wielkich marze wron. I te ich wilki. Te to są dopiero nieprzyjemne. Zagryzą cię bez żadnego powodu, najmniejszego. A dalej jest ta cmentarna wiedźma. Spotkałeś ją może? Wyjątkowa z niej brzydula. To ten moment, w którym mówisz mi jakiś komplement? Wara podeszła do fotela, na którym siedział wiedźmin. Podała mu puchar z winem i usiadła na oparciu. Geralt nie mógł nie zauważyć jej pełnych piersi i uroczych, delikatnych piegów. Co? Z całą pewnością wyglądasz lepiej od cmentarnej wiedźmy. I to wszystko? Trudno nazwać to komplementem, Geralcie. Ale chyba gdzieś kiedyś słyszałam, że wiedźmini to istoty raczej chłodne. Może ten drugi, co z tobą przybył, jest bardziej towarzyski. Jak nazywa się ten twój przyjaciel? Jakub? Zanim odpowiesz, chodźmy na spacer. Jesteś taki spięty. To przeze mnie się tak denerwujesz? Chwyciła go za rękę. Zmusiła do wstania z fotela i pociągnęła za sobą. Mój medalion się przez ciebie denerwuje, a ja mu ufam. Ale dobrze, przejdźmy się. Mój towarzysz ma na imię Jakub. Jesteśmy tu z powodu Marty, jego żony. To Bruksa. Widziałaś ją może? Tak, ale nie piłam z nią wina, nie rozmawiałam, ani nie dzieliłam łoża. Powiedziałeś, że to Bruksa? Tak mi powiedział Jakub. Trudno z tym dyskutować, nieprawdaż? W końcu mąż powinien wiedzieć, kim jest jego żona. Tak czy owak, miło jest mieć znowu jakieś ciepłe ciała w tym domu. Szli długą galerią, po prawej ręce mijając rząd pięknych, kolorowych witraży. Galeria doprowadziła ich do biblioteki. Długo tu jesteś? Czy to ważne? Dość długo, by się wynudzić za wszystkie czasy. Ten dom zdaje się nie mieć końca. Na początku to zdało się nawet zabawne. Uwielbiam poznawać nowe miejsca. Vara odrzuciła książkę i odwróciła się w stronę Geralta. Uwielbiam nowe rzeczy. Mówiąc to, zbliżyła się do wiedźmina i położyła mu rękę na ramieniu. Dotykać je. To naprawdę miłe uczucie, Geralcie. Poczuć w ustach odrobinę ludzkiej słabości. Przeczuwając, co może się za chwilę wydarzyć, Geralt chwycił ją za nadgarstek. Au! No to masz problem. Nie znajdziesz u mnie słabości. A moje człowieczeństwo jest dyskusyjne. Ale mieliśmy spacerować. Oczywiście. Jak sobie życzysz. Następna sala biesiadna? Tak, jest ich 5. Przynajmniej na tyle dotąd natrafiłam. Jak w tej, w której byliśmy z Jakubem, wygląda jakby dopiero co podano do stołu. Pytanie brzmi, gdzie są kucharze, służący i kto przygotowuje te posiłki? Z tego co wiem, to po prostu magia. Ta magia zdaje się świetnie gotuje. A nie obawiasz się, że to może być po prostu zatrute? A nie, czekaj. Wiedźmini są odporni na trucizny, prawda? To coś z tą waszą mutacją? Blisko, blisko. Wiele z trucizn nic tam nie może zrobić. Użyteczne. A jak z winem? Co masz na myśli mówiąc, jak? Możesz się po prostu upić? Pijaństwo nie liczy się jako trucizna? Wino działa na wiedźmina jak na każdego innego. Może mam odrobinę mocniejszą głowę, to wszystko. Tak? W takim razie pora zaczynać. Wbrew temu, co sam twierdził, Geralt okazał się być całkiem interesującym kompanem. Zwłaszcza dla pięknej kobiety, która spędziła zbyt dużo czasu w pustym, nawiedzonym domu.
I powiedziałem temu trollowi: chcesz złotą monetę za to, że pozwolisz mi przejść przez ten twój śmierdzący most? Za taką cenę to wolę zdjąć buty i przejść rzekę wbród. A co troll na to? Za 2 srebrniki poniosę ci buty. Geralcie, polubiłam cię. Mam dla ciebie prezent. Ten oto klucz do mojego pokoju na 4. piętrze. Ale tu są tylko 3 piętra. To zależy od tego, które drzwi otworzysz. Zresztą nie będziesz go potrzebował. Nigdy nie zamykam drzwi na klucz. A co mi więc go dajesz? Żebyś nie zapomniał, że jesteś zaproszony. Ty się tu naprawdę nudzisz. No dobrze. Czas rozprostować nogi. Przejdźmy się. A powiedz mi, jak ty tu trafiłaś? Wiedźmin i Sukkub wstali od stołu i opuścili jadalnię. A, to prosta historia. Podróżowałam z Wengerbergu do Riedbrunne. Podróż była zbyt długa i zbyt nudna, a dla mojego gatunku to niezbyt bezpieczne. Ukrywałam to, kim i czym jestem, i szukałam wszelkiej możliwej rozrywki. Tak już mam. Ale wyszło na to, że źle wybrałam karawanę. Okazało się, że to raczej złodzieje niż kupcy. I w którymś momencie, uciekając przed ścigającym ich oddziałem zbrojnych, wjechaliśmy nieopatrznie do Czarnego Lasu. I tak trafiliśmy tutaj. Trafiliśmy? Więc gdzie wszyscy ludzie z całej twojej karawany? Chodź, pokażę ci. Tu. Podnieś ten dywan. Klapa w podłodze? Nie zauważyłem tego wcześniej. Nie dziwię się. Minęły tygodnie, zanim ją znalazłam. Zanim ją znaleźliśmy. I zeszliśmy na dół. Geralt ruszył w dół, nie zauważając nawet, że jego towarzyszka została u szczytu schodów. Ciemność rozjaśniały płonące w uchwytach na ścianach korytarza pochodnie. Schody ciągnęły się długo, kilkakrotnie skręcając, aż wreszcie doprowadziły Wiedźmina do dużego, mrocznego pomieszczenia, do którego prawie nie dochodził już blask z korytarza. W powietrzu unosił się wyczuwalny odór zgnilizny. Gdy oczy Wiedźmina przyzwyczaiły się do ciemności, zauważył, że na podłodze leżą sterty wysuszonych ciał. Geralt wszedł głębiej, próbując oszacować, jak wiele zwłok mogło znajdować się w pomieszczeniu. Wtem bardziej wyczuł niż zauważył jakiś ruch po swojej prawej stronie. Wyostrzył wzrok i zobaczył, jak jedno z ciał podniosło się, wzbijając kłęby kurzu. Spojrzało na niego martwym wzrokiem i z trudem otwarło usta. To chyba coś, co powinienem zrobić sam, bez niczyjej pomocy. Zamierzasz mnie powstrzymać? Muszę to przemyśleć. I pewnie zanim zdecyduję, ty już sobie pójdziesz. A wtedy pewnie się zdrzemnę. Drzwi cicho zamknęły się za Jakubem. Geralt zaś przymknął powieki. Jedynie bardzo uważny obserwator mógłby zauważyć, jak korzystając z najmroczniejszych cieni, coś, co dotąd nieruchomo tkwiło pod sufitem, powoli zaczęło przesuwać się w stronę Wiedźmina. Nie spuszczając z oczu śpiącej w fotelu nieruchomej postaci, stąpało w ciszy przez wielkie pomieszczenie. Płomień świec rzucił na ścianę cień skradającej się postaci. Wielkie nietoperze skrzydła i sporych rozmiarów kręcone rogi. Skradająca się istota stanęła krok od fotela i wyciągnęła rękę w stronę Geralta. To
To wystarczyło. Oczy wiedźmina gwałtownie się otworzyły, a dłoń złapała żelaznym uściskiem nadgarstek potwora. Ała! Nie tak brutalnie. Co? Kim jesteś? Geralt przez ułamek sekundy widział szeroko rozpięte skrzydła i potężne rogi, a już chwilę później stała przed nim nadzwyczaj piękna, długowłosa kobieta w mocno wyciętej czerwonej sukni. Równie szybko jak wcześniej złapał, Geralt puścił rękę kobiety. Sukub. I wiedźmin, jak widać. Jedno z nas ma na imię Vara. A jak brzmi imię drugiego? Geralt. Więc, Geralcie, jestem znudzona, a ty wyglądasz mi na duszę towarzystwa. Przepraszam, że cię wystraszyłam. Wystraszyłaś mnie? Nie. Ja towarzyski? Może. Ale dlaczego ty jesteś taka znudzona, co? Też będziesz. Już niedługo. Wszak tkwimy uwięzieni w tym przeklętym domu. Wypowiedziawszy te słowa, Vara spojrzała znacząco na wielki witraż. Widniała na nim postać do złudzenia przypominająca Leszego, którego Geralt spotkał na drodze do domu. Jak to uwięzieni? A jakże inaczej? W lesie zbyt wielu leszych, by w ogóle próbować stąd wyjść. Wstrętne brutale. Pojawiają się znikąd i znikają w wielkich marze wron. I te ich wilki, te to są dopiero nieprzyjemne. Zagryzą cię bez żadnego powodu, najmniejszego. A dalej jest ta cmentarna wiedźma. Spotkałeś ją może? Wyjątkowa z niej brzydula. To ten moment, w którym mówisz mi jakiś komplement? Vara podeszła do fotela, na którym siedział wiedźmin. Podała mu puchar z winem i usiadła na oparciu. Geralt nie mógł nie zauważyć jej pełnych piersi i uroczych, delikatnych piegów. Co? Z całą pewnością wyglądasz lepiej od cmentarnej wiedźmy. I to wszystko? Trudno nazwać to komplementem, Geralcie. Ale chyba gdzieś kiedyś słyszałam, że wiedźmini to istoty raczej chłodne. Może ten drugi, co z tobą przybył, jest bardziej towarzyski. Jak nazywa się ten twój przyjaciel? Jakub? Zanim odpowiesz, chodźmy na spacer. Jesteś taki spięty. To przeze mnie się tak denerwujesz? Chwyciła go za rękę. Zmusiła do wstania z fotela i pociągnęła za sobą. Mój medalion się przez ciebie denerwuje, a ja mu ufam. Ale dobrze, przejdźmy się. Mój towarzysz ma na imię Jakub. Jesteśmy tu z powodu Marty, jego żony. To Bruksa. Widziałaś ją może? Tak. Ale nie piłam z nią wina, nie rozmawiałam, ani nie dzieliłam łoża. Powiedziałeś, że to Bruksa? Tak mi powiedział Jakub. Trudno z tym dyskutować, nieprawdaż? W końcu mąż powinien wiedzieć, kim jest jego żona. Tak czy owak, miło jest mieć znowu jakieś ciepłe ciała w tym domu. Szli długą galerią, po prawej ręce mijając rząd pięknych, kolorowych witraży. Galeria doprowadziła ich do biblioteki. Długo tu jesteś? Czy to ważne? Dość długo, by się wynudzić za wszystkie czasy. Ten dom zdaje się nie mieć końca. Na początku to zdało się nawet zabawne. Uwielbiam poznawać nowe miejsca. Vara odrzuciła książkę i odwróciła się w stronę Geralta. Uwielbiam nowe rzeczy. Mówiąc to, zbliżyła się do wiedźmina i położyła mu rękę na ramieniu. Dotykać je. To naprawdę miłe uczucie, Geralcie. Poczuć w ustach odrobinę ludzkiej słabości. Przeczuwając, co może się za chwilę wydarzyć, Geralt chwycił ją za nadgarstek. Au! No to masz problem. Nie znajdziesz u mnie słabości. A moje człowieczeństwo jest dyskusyjne. Ale mieliśmy spacerować. Oczywiście. Jak sobie życzysz.
następna sala biesiadna? Tak, jest ich 5. Przynajmniej na tyle dotąd natrafiłam. Jak w tej, w której byliśmy z Jakubem, wygląda jakby dopiero co podana do stołu. Pytanie brzmi, gdzie są kucharze, służący i kto przygotowuje te posiłki? Z tego co wiem, to po prostu magia. Ta magia, zdaje się, świetnie gotuje. A nie obawiasz się, że to może być po prostu zatrute? A nie, czekaj. Wiedźmini są odporni na trucizny, prawda? To coś z tą waszą mutacją? Blisko, blisko. Wiele z trucizn nic nam nie może zrobić. Użyteczne. Mm. A jak z winem? Co masz na myśli mówiąc, jak? Możesz się po prostu upić? Pijaństwo nie liczy się jako trucizna? Wino działa na wiedźmina jak na każdego innego. Może mam odrobinę mocniejszą głowę, to wszystko. Tak? Mm-hmm. W takim razie pora zaczynać. Wbrew temu, co sam twierdził, Geralt okazał się być całkiem interesującym kompanem. Zwłaszcza dla pięknej kobiety, która spędziła zbyt dużo czasu w pustym, nawiedzonym domu. I powiedziałem temu trollowi, chcesz złotą monetę za to, że pozwolisz mi przejść przez ten twój śmierdzący most? Za taką cenę to wolę zdjąć buty i przejść rzekę w brud. A co troll na to? Za 2 srebrniki poniosę ci buty. Geralcie, polubiłam cię. Mam dla ciebie prezent. Ten oto klucz do mojego pokoju. Na 4. piętrze. Mm, ale tu są tylko 3 piętra. To zależy od tego, które drzwi otworzysz. Zresztą nie będziesz go potrzebował. Nigdy nie zamykam drzwi na klucz. A co mi więc go dajesz? Żebyś nie zapomniał, że jesteś zaproszony. Mm-hmm. Ty się tu naprawdę nudzisz. No dobrze. Czas rozprostować nogi. Przejdźmy się. A powiedz mi, jak ty tu trafiłaś? Wiedźmin i sukkub wstali od stołu i opuścili jadalnię. A, to prosta historia. Podróżowałam z Wengerbergu do Riedbrunne. Podróż była zbyt długa i zbyt nudna, a dla mojego gatunku to niezbyt bezpieczne. Ukrywałam to, kim i czym jestem, i szukałam wszelkiej możliwej rozrywki. Tak już mam. Ale wyszło na to, że źle wybrałam karawanę. Okazało się, że to raczej złodzieje niż kupcy. I w którymś momencie, uciekając przed ścigającym ich oddziałem zbrojnych, wjechaliśmy nieopatrznie do Czarnego Lasu. I tak trafiliśmy tutaj. Trafiliśmy? Więc gdzie wszyscy ludzie z całej twojej karawany? Chodź, pokażę ci. Tu. Podnieś ten dywan. Klapa w podłodze? Nie zauważyłem tego wcześniej. Nie dziwię się. Minęły tygodnie, zanim ją znalazłam. Zanim ją znaleźliśmy. I zeszliśmy na dół. Geralt ruszył w dół, nie zauważając nawet, że jego towarzyszka została u szczytu schodów. Ciemność rozjaśniały płonące w uchwytach na ścianach korytarza pochodnie. Schody ciągnęły się długo, kilkakrotnie skręcając, aż wreszcie doprowadziły wiedźmina do dużego, mrocznego pomieszczenia, do którego prawie nie dochodził już blask z korytarza. W powietrzu unosił się wyczuwalny odór zgnilizny. Gdy oczy wiedźmina przyzwyczaiły się do ciemności, zauważył, że na podłodze leżą sterty wysuszonych ciał. Geralt wszedł głębiej, próbując oszacować, jak wiele zwłok mogło znajdować się w pomieszczeniu. Wtem bardziej wyczuł niż zauważył jakiś ruch po swojej prawej stronie. Wyostrzył wzrok i zobaczył, jak jedno z ciał podniosło się, wzbijając kłęby kurzu. Spojrzało na niego martwym wzrokiem i z trudem otwarło usta.
Przynajmniej na tyle dotąd natrafiłam. Jak w tej, w której byliśmy z Jakubem, wygląda jakby dopiero co podano do stołu. Pytanie brzmi, gdzie są kucharze, służący i kto przygotowuje te posiłki? Z tego co wiem, to po prostu magia. Ta magia, zdaje się, świetnie gotuje. A nie obawiasz się, że to może być po prostu zatrute? A nie, czekaj. Wiedźmini są odporni na trucizny, prawda? To coś z tą waszą mutacją? Blisko, blisko. Wiele z trucizn nic nam nie może zrobić. Użyteczne. Mm. A jak z winem? Co masz na myśli mówiąc, jak? Możesz się po prostu upić? Pijaństwo nie liczy się jako trucizna. Wino działa na wiedźmina jak na każdego innego. Może mam odrobinę mocniejszą głowę, to wszystko. Tak? Mm-hmm. W takim razie pora zaczynać. Wbrew temu, co sam twierdził, Geralt okazał się być całkiem interesującym kompanem. Zwłaszcza dla pięknej kobiety, która spędziła zbyt dużo czasu w pustym, nawiedzonym domu. I powiedziałem temu trollowi, chcesz złotą monetę za to, że pozwolisz mi przejść przez ten twój śmierdzący most? Za taką cenę to wolę zdjąć buty i przejść rzekę wbród. A co troll na to? Za 2 srebrniki poniosę ci buty. Geralcie, polubiłam cię. Mam dla ciebie prezent. Ten oto klucz do mojego pokoju na 4. piętrze. Mm, ale tu są tylko 3 piętra. To zależy od tego, które drzwi otworzysz. Zresztą nie będziesz go potrzebował. Nigdy nie zamykam drzwi na klucz. A co mi więc go dajesz? Żebyś nie zapomniał, że jesteś zaproszony. Mm-hmm. Ty się tu naprawdę nudzisz. No dobrze. Czas rozprostować nogi. Przejdźmy się. A powiedz mi, jak ty tu trafiłaś? Wiedźmin i sukkub wstali od stołu i opuścili jadalnię. A, to prosta historia. Podróżowałam z Wengerbergu do Riedbrunne. Podróż była zbyt długa i zbyt nudna, a dla mojego gatunku to niezbyt bezpieczne. Ukrywałam to, kim i czym jestem, i szukałam wszelkiej możliwej rozrywki. Tak już mam. Ale wyszło na to, że źle wybrałam karawanę. Okazało się, że to raczej złodzieje niż kupcy. I w którymś momencie, uciekając przed ścigającym ich oddziałem zbrojnych, wjechaliśmy nieopatrznie do Czarnego Lasu. I tak trafiliśmy tutaj. Trafiliśmy? Więc gdzie wszyscy ludzie z całej twojej karawany? Chodź, pokażę ci. Tu. Podnieś ten dywan. Klapa w podłodze? Nie zauważyłem tego wcześniej. Nie dziwię się. Minęły tygodnie, zanim ją znalazłam. Zanim ją znaleźliśmy. I zeszliśmy na dół. Geralt ruszył w dół, nie zauważając nawet, że jego towarzyszka została u szczytu schodów. Ciemność rozjaśniały płonące w uchwytach na ścianach korytarza pochodnie. Schody ciągnęły się długo, kilkakrotnie skręcając, aż wreszcie doprowadziły wiedźmina do dużego, mrocznego pomieszczenia, do którego prawie nie dochodził już blask z korytarza. W powietrzu unosił się wyczuwalny odór zgnilizny. Gdy oczy wiedźmina przyzwyczaiły się do ciemności, zauważył, że na podłodze leżą sterty wysuszonych ciał. Geralt wszedł głębiej, próbując oszacować, jak wiele zwłok mogło znajdować się w pomieszczeniu. Wtem bardziej wyczuł niż zauważył jakiś ruch po swojej prawej stronie. Wyostrzył wzrok i zobaczył, jak jedno z ciał podniosło się, wzbijając kłęby kurzu. Spojrzało na niego martwym wzrokiem i z trudem otwarło usta.
źle wybrałam karawanę. Okazało się, że to raczej złodzieje niż kupcy. I w którymś momencie, uciekając przed ścigającym ich oddziałem zbrojnych, wjechaliśmy nieopatrznie do Czarnego Lasu. I tak trafiliśmy tutaj. Trafiliśmy? Więc gdzie wszyscy ludzie z całej twojej karawany? Chodź, pokażę ci. Tu. Podnieś ten dywan. Klapa w podłodze? Nie zauważyłem tego wcześniej. Nie dziwię się. Minęły tygodnie, zanim ją znalazłam. Zanim ją znaleźliśmy. I zeszliśmy na dół. Geralt ruszył w dół, nie zauważając nawet, że jego towarzyszka została u szczytu schodów. Ciemność rozjaśniały płonące w uchwytach na ścianach korytarza pochodnie. Schody ciągnęły się długo, kilkakrotnie skręcając, aż wreszcie doprowadziły Wiedźmina do dużego, mrocznego pomieszczenia, do którego prawie nie dochodził już blask z korytarza. W powietrzu unosił się wyczuwalny odór zgnilizny. Gdy oczy Wiedźmina przyzwyczaiły się do ciemności, zauważył, że na podłodze leżą sterty wysuszonych ciał. Geralt wszedł głębiej, próbując oszacować, jak wiele zwłok mogło znajdować się w pomieszczeniu. Wtem bardziej wyczuł niż zauważył jakiś ruch po swojej prawej stronie. Wyostrzył wzrok i zobaczył, jak jedno z ciał podniosło się, wzbijając kłęby kurzu. Spojrzało na niego martwym wzrokiem i z trudem otwarło usta. Zaklęty! Na podłodze leżą sterty wysuszonych ciał. Geralt wszedł głębiej, próbując oszacować, jak wiele zwłok mogło znajdować się w pomieszczeniu. Wtem bardziej wyczuł niż zauważył jakiś ruch po swojej prawej stronie. Wyostrzył wzrok i zobaczył, jak jedno z ciał podniosło się, wzbijając kłęby kurzu. Spojrzało na niego martwym wzrokiem i z trudem otwarło usta. Zaklęty! Kłęby kurzu spojrzało na niego martwym wzrokiem i z trudem otwarło usta. Zaklęty! Kara! Kara! Kara, gdzie jesteś, do cholery? Coraz więcej zwłok w różnym stadium rozkładu podnosiło się z podłogi piwnicy i wypowiadając to samo słowo, kierowało w stronę Geralta. Były ich już dziesiątki, a każde wstając i odzywając się budziło kolejne. Wiedźmin zerknął przez ramię, szukając schodów, którymi się tu dostał. Jeszcze chwila i zwłoki odetną mu drogę ucieczki. Sara! Sukinsyny! Ostatni znak był tak mocny, że rozrzucił otaczające Geralta ożywione ciała na wszystkie strony. W pomieszczeniu unosiły się kłęby kurzu, poprzez które niewiele dało się zobaczyć. Geralt podniósł się z klęczek i spostrzegł odblask pochodni ze schodów. Już wiedział, w którą stronę musi iść, bo w trakcie walki, a zwłaszcza przy ostatnim rzucaniu znaku, stracił trochę orientację w przestrzeni. Ruszył w stronę światła. Cholera!
zarazna. Zwłoki zaczęły podnosić się na nowo i iść w jego kierunku. Wreszcie zdołał wejść na pierwszy stopień schodów. Teraz było już prościej i luźniej. Szybko wbiegł po schodach na górę, co kilkanaście kroków odwracając się i rzucając w podążający za nim tłum kolejny znak ART. Kiedy jednak dotarł do klapy w podłodze i zajął się jej unoszeniem, co szybsi z gonących znaleźli się tuż przy nim. Zabieraj się, spryśniałeś pole! Wiedźmin zatrzasnął klapę i przez chwilę leżał na niej, ciężko oddychając. Nie. Geralt! Na Boga, człowieku, jak ty wyglądasz? Wszystko dobrze? Nic mi nie jest. A, takie małe tarapaty. Geralt! Ojej, żyjesz. Ale to jeszcze nie koniec. Wiedźmin wyciągnął miecz i skierował jego ostrze w stronę sukkuba. Geralt! Próbowałaś mnie zabić i nakarmić mną te stwory w piwnicy. Nie. Ja nie wiedziałam, że zmienili się w... To znaczy, zobaczyłam i spanikowałam. Uciekłam. Myślałam, że biegniesz za mną. Lecz wiedźmin był głuchy na jej tłumaczenia. Chwycił ją za gardło i przycisnął do ściany. Geralt, proszę cię. Ja nie wiedziałam, że oni są... czymkolwiek teraz są. Geralcie, uspokój się. Ja tylko chciałam ci pokazać piwnicę, słyszysz? No, nie wiedziałam, co... Wysłałaś mnie na dół tymi schodami i zostawiłaś na śmierć. To właśnie zrobiła. Geralcie, poczekaj. To ona mnie tu ściągnęła, błagała o pomoc. Przybiegliśmy, by cię ratować. Czy tak by się zachowała, gdyby chciała twojej śmierci? Gdy byłam tu ostatni raz, ludzie żyli. Nie wiedziałam, że zmienili się w potwory. Nie sądziłam, że... że mogą cię zaatakować. Geralt puścił dziewczynę, która z trudem próbowała zaczerpnąć powietrze. Żyli? Kiedy to było? Tydzień temu? Dwa? Może więcej? Czas dziwnie płynie w tym domu. Wybacz mi. Ja po prostu myślałem... Nie! Rzecz w tym, że w ogóle nie myślałeś. Nie możesz w ten sposób traktować kobiety. Kobiety to iście boskie istoty, wiedźminie. Musimy traktować je z szacunkiem. Żaden mężczyzna nie jest w stanie zrozumieć kobiety. Żaden! Ich przesłanki są zbyt tajemnicze, zbyt pogmatwane. Musimy je zaakceptować takimi, jakimi są. I zaakceptować to, że ich życie bywa za krótkie. W każdej chwili możemy je stracić. Więc nie możesz wyciągać swego cholernego miecza i wymachiwać nim, jakbyś był jakimś... jakimś... Geralt i Vara w milczącym zdumieniu oglądali nieoczekiwany wybuch emocji myśliwego. Przepraszam cię, wiedźminie. To przez ten dom. To przez to stworzenie, które było kiedyś moją martwą. Jestem jakiś strasznie spięty. Jakbym miał zaraz eksplodować. Rozumiem, też to czuję. Mój medalion wibruje, odkąd weszliśmy do tego domu. Musi tu działać jakaś potężna klątwa. Całe szczęście, że w tej klapie w podłodze jest równie potężna zasuwa. Chodźmy stąd. Więc Marta była twą żoną? Tak. Geralt ci powiedział? Widziałaś ją może gdzieś w tym domu? Poznałyście się? Nie, jakoś nie. Pewnie unika towarzystwa. Rozumiem. Więc była moją żoną. Była. Wiesz, te obrazy na ścianie, te muszle na nich, bardzo mi ją przypominają. Jak to? Uwielbiała muszle. Lubiła do każdej wymyślać opowieści o jej życiu w głębinach. Zrobiła mi kiedyś naszyjnik z najpiękniejszych, jakie udało jej się zebrać.
Rozmawiała nawet z kowalem, by inkrustował rękojeść mojego sztyletu pięknymi muszlami. Taki wymyśliła dla mnie prezent. Któregoś dnia, gdy wrodziła w wodzie w poszukiwaniu muszli, coś się wyłoniło z morza tuż przy niej. Przerażająca bestia, jakby wielka ośmiornica, chciała wciągnąć ją pod wodę, zabrać ode mnie. Na szczęście zdążyłem dobiec, zanim wciągnęła ją pod powierzchnię. Mój miecz powstrzymał potwora. Nie dałem odebrać sobie mojej Marty. Musiały minąć długie tygodnie, nim z jej rąk zeszły ślady po ranach, które zadała jej bestia. Tak niewiele wtedy brakowało, bym ją stracił. Długo potem nie potrafiłem przestać myśleć o potworach tego świata. Jak wiele z nich czai się, czeka w ukryciu, by niespodziewanie zaatakować. Że moja Marta nigdy i nigdzie nie będzie bezpieczna. Nigdy nie była bezpieczna. A kiedy się poznaliście? Długo byliście razem? Miała wtedy 10 lat. Chodziła i sprzedawała ciasteczka. Pamiętam, że ujrzałem ją i zacząłem chodzić za nią. Jej matka miała sklep, naczynia kuchenne, zioła, ale przede wszystkim wypieki. Marta krążyła po mieście z wielką misą ciastek. Śpiewała przy tym. Była jak mały słowiczek. Słuchając opowieści Jakuba jednym uchem, Wiedźmin bacznie przyglądał się wiszącym na ścianach obrazom. Wszystkie przedstawiały wielkie i piękne muszle. Podszedł, by przyjrzeć się z bliska. Zdjął nawet jeden z obrazów ze ściany i obejrzał dokładnie ze wszystkich stron. Coś nie dawało mu spokoju. W końcu odwiesił obraz na miejsce i słuchał dalej. Najpierw szedłem za nią, bo miałem ochotę na słodycze, ale gdy Marta nabrała kobiecych kształtów, jakby to powiedzieć... Chyba rozumiemy. Nabrałeś ochoty na inną słodycz. No tak, Marta była... Nie, nie mogę tak tutaj stać. Muszę ją znaleźć. Wy zostańcie tutaj. Być może Marta nie pokaże się, gdy ktoś jeszcze jest w pobliżu. Chcesz jej szukać sam? W tym domu? To niezbyt bezpieczne. Wiem, że to niebezpieczne. Ale w miłości nie chodzi o bezpieczeństwo. Przecież nie zamknę mego serca na klucz, jak jakiś tchórz. Chyba zabrakło ci języka w gębie, Wiedźminie. Bardzo to wszystko interesujące, doprawdy. Wreszcie coś się dzieje. Zupełnie przestałam się nudzić. Chodźmy, coś ci pokażę. Znowu? Ostatnim razem, gdy to powiedziałaś, omal nie zginąłem. Oj, mój drogi, podobno co nas nie zabije, to nas wzmocni. Poza tym, naprawdę wolałbyś śmierć z nudów od nowej przygody. Zresztą, tym razem chcę ci pokazać wyłącznie szkło. Szkło? Właśnie tak. Musiałeś zauważyć, ile w tym domu przepięknych, kolorowych witraży. Myślę, że powstają właśnie tutaj. Trzymając Wiedźmina za rękę, Wana wprowadziła go do dużego, jasnego pokoju. Dochodzące tu światło mieniło się wszystkimi kolorami tęczy dzięki witrażom, które wypełniały jedną ze ścian pomieszczenia. Geralt podszedł do wielkiego stołu, na którym leżały kawałki kolorowego szkła oraz mnóstwo różnorakich narzędzi. Warsztat? Kto tu pracuje? Nigdy nikogo tu nie spotkałam, lecz witraże w oknach domu są każdego dnia inne. Kilka razy widziałam Martę blisko tego pokoju. Możliwe, że to ona jest naszym tajemniczym witrażystą. Powiedz mi coś, myślisz, że Jakub szczerze ją kocha, a ona jego? Jestem Wiedźminem. Miłość to nie jest coś, co byłbym w stanie pojąć. Łżesz, Geralcie. Nie udawaj, proszę, że miłość to po prostu kolejny potwór, którego możesz pokonać. A jeśli nawet,
Powiedz, którego ze swych mieczy użyłbyś w tej walce? Srebrnego, czy może stalowego? A może sięgnąłbyś po zupełnie inną broń? Zobacz, słowiki powróciły. Ależ piękna jest ich pieśń. Ciekawe, co oznacza. Mi to brzmi jak pytanie. Czy Wiedźmin kiedykolwiek zapolował na miłość? No, odpowiedz. Poproszę następne pytanie. To nie ja pytam, to ptaki. Odpowiedz im. Miłość. Nie ma na nią miejsca w wiedźmińskim życiu. Ludzie, co za gbur. Szkoda. Myślałam, żeś bardziej odporny na drwiny. Nie miałam na myśli nic złego. Dochodzimy do wyjścia. Przejdźmy się. Z przyjemnością. Ale nie oddalajmy się zbytnio. Nie jestem pewna, gdzie jest bardziej niebezpiecznie, w domu czy w lesie. Ale wiem na pewno, że las jest bardziej bezwzględny. Weź mnie za rękę, jeśli oczywiście to niezbyt wielka prośba. Obiecuję, że się nie zakocham. Wiem, że to dla ciebie zbyt przerażająca wizja. Prawie tak samo jak wizja znudzonej kobiety. Och, to takie romantyczne. Zawsze mówisz nie to, co trzeba. Krok za krokiem, trzymając się za ręce, zagłębiali się w las. Ścieżka co jakiś czas rozwidlała się i musieli wybierać, w którą stronę iść. Robiło się coraz mroczniej. Gdzieniegdzie widzieli zwierzęce czaszki nabite na gałęzie. Raz i drugi mieli wrażenie, że za krzakami coś się porusza. Geralt rozpoznał wilcze ślepia wpatrujące się w nich z oddali. Spacer zamieniał się w groźną wyprawę. Słowiki, zauważyłeś? Próbują nas poprowadzić z powrotem w kierunku domu. Tak, masz rację. Mój medalion też daje znak. Zobacz, zdawałoby się, że jesteśmy dość mądrzy, by posłuchać takiego ostrzeżenia, prawda? Tak sądzę. A jednak wciąż idziemy dalej. To ciekawe. Powiedz mi, Geralcie, Jakub opowiadał, że poznał Martę, gdy miała 10 lat. Potem wzięli ślub. Aż w końcu została zabita przez Bruksy i stała się jedną z nich. Tak. Tak brzmiała jego historia. Bruksy nie powstają w ten sposób. Wiesz o tym doskonale. A jednak twój kompan opowiada ci tę nieprawdopodobną historyjkę. Tobie? Wiedźminowi? Ciekawe, nieprawdaż? To jeden z powodów, dla których zdecydowałem się na wspólną podróż z nim i wejście do tego domu. To dlaczego teraz właśnie próbujesz go opuścić? Bo pamiętam, do czego prowadzi ciekawość. Też pamiętam. Ale jak sądzę, ciekawość to coś, na co można sobie pozwolić, gdy ma się w sobie więcej życia niż inni. Geraltowi wydało się, że pomiędzy drzewami widzi już polanę pełną nagrobków. Nasłuchiwał charakterystycznego chichotu cmentarnej wiedźmy. Lecz zamiast niego do jego uszu dobiegło nasilające się warczenie. Wilków wokół nich było coraz więcej, choć nie podchodziły zbyt blisko. Ale za to drzewa pełne martwych zwierzęcych czaszek wręcz pochylały się nad ścieżką. Coraz częściej słychać też było krakanie krążących nad polaną wron. Wara stawiała kroki bardzo ostrożnie, aż wreszcie całkiem się zatrzymała. Nigdy nie sądziłam, że powiem to mężczyźnie, ale myślę, że posunęliśmy się za daleko. Zadziwiające poczucie humoru. Większości ludzi na twoim miejscu nie byłoby do śmiechu. Większość ludzi także nie nazwałaby sukkuba człowiekiem.
A tak zupełnie poważnie, to myślę, że powinniśmy wrócić do... Krakanie wron nagle nabrało potężnej mocy. Znikąd pojawiły się ich setki. Zawirowały, przelatując nisko nad głowami wiedźmina i subkuba, by wylądować całym stadem kilka metrów przed nimi. Wtem stado nieomal eksplodowało na wszystkie strony. A z pomiędzy wron wyłonił się Leszy. Szlak. Miałeś rację, Vara. Jesteśmy za daleko. Wracamy do domu. Biegiem! Ogień, który Geralt przywołał znakiem, spalił dziesiątki wron, ale Leszemu nie wyrządził żadnej krzywdy. Ten w mgnieniu oka znalazł się tuż przy wiedźminie i potężnym ciosem sękatego ramienia cisnął nim jak szmacianą lalką. Geralt uderzył plecami w pień jednego z drzew. Tuż nad jego głową kołysały się dziesiątki zwisających zwierzęcych szkieletów. Geralt! A nie chcę! Geralt! Musimy stąd uciekać! Leszy czerpie swą siłę z tych totemów. Pewno ich tu wszędzie! Biegnij! Trzymając się za ręce, biegli przez las, a za nimi pędziły wilki. Geralt co jakiś czas odwracał się i ciskał w nie wiedźmińskimi znakami, spowalniając pokój. Za zakrętem ścieżki czekał Leszy w kłębowisku wron, ale Geralt na to był przygotowany. Obrażonym mieczem sparował ciosy leśnej bestii, umożliwiając im ucieczkę. Biegli dalej, minuta za minutą, mając nadzieję, że dobiegną do domu albo zgubią pogoń, nim całkiem stracą siły, aż wreszcie poprzez swe głośne, zdyszane oddechy usłyszeli śpiew słowika. Chyba opuściliśmy teren Leszego. Słyszysz? Myślisz, że jesteśmy bezpieczni? Tak, na to wygląda. Wyjaśnijmy sobie coś. To już druga walka, podczas której w ogóle mi się nie przydałaś. Vara, jesteś sukubem, stworzeniem, które ma moce. Czemu mi nie pomogłaś? A kto mówi, że nie pomogłam? Mówiąc te słowa, Vara zdecydowanym ruchem zsunęła z ramion suknię, która opadła na ziemię. Naga kobieta podeszła do wiedźmina i delikatnie pogłaskała go po twarzy. Zbliżyła usta do jego ust. Dałam ci powód do życia. Poczekaj. Słyszysz, co to? Dzwon. Chyba z domu. Geralt? Słowiki. One umierają. Geralt i Vara biegli. Chcieli jak najszybciej znaleźć się w domu. Vara w biegu zakładała zdjętą przed chwilą suknię, nieomal potykając się o stojący obok ścieżki wielki, wypełniony muszlami kosz. Z każdą chwilą dzwon słychać było coraz głośniej i wyraźniej. Oznaczało to, że byli już naprawdę blisko domu. Wreszcie ujrzeli wyłaniający się zza drzew budynek. Szybko! Do środka. Co oznacza ten dzwon? I czemu słowiki umierają? Nie mam pojęcia. Przestał dzwonić. Dlaczego? Może wykonał swoje zadanie. Sprowadził nas z powrotem. Mam nadzieję, że się mylisz. To trochę przerażające. Oboje rozglądali się z niepokojem po sieni. Ale chyba nic się tu nie zmieniło. W kandelabrze nadal płonęły świece, a witraże na ścianie opowiadały kolejną historię. Ale tym razem nie interesował ich kunszt witrażysty. Powoli ruszyli w głąb domu. Geraltowi wydawało się, że słyszał jakiś odgłos w sali biesiadnej i tam skierował swe kroki. Gdy wraz z Warą przekroczyli próg pomieszczenia,
Oprócz jak zawsze bogato zastawionego stołu ujrzeli siedzące bez ruchu na dwóch jego przeciwległych krańcach postacie. Po jednej stronie zasiadał Jakub, a po drugiej Marta. Wyglądała dokładnie tak jak wtedy, gdy Geralt zobaczył ją po raz pierwszy na wzgórzu. Podarta i brudna suknia, czy raczej spódnica, przesłaniała jej nogi, ale nic poza tym. Piękne, duże, pełne piersi balansowały nad krawędzią stołu, wyłaniając się z pomiędzy pasem długich, czarnych włosów Marty. Trudno było oderwać od niej wzrok. Była naprawdę piękna. Geralt powoli ruszył w ich stronę. Jakub, Marta, żadnych gwałtownych ruchów, Geralcie. Proszę, co się dzieje? Co ma oznaczać to bicie dzwonu? Dzwonu? Nie wiem, o czym mówisz, nic nie słyszałem. Znalazłem ten stół i jedzenie. Siadłem z brzegu, a gdy uniosłem głowę, zobaczyłem Martę. Odezwała się do ciebie? Nie, tylko na mnie patrzy. Syczy, gdy próbuję się do niej zbliżyć. Syczy, gdy chcę wyjść. Syczy, gdy zaczynam do niej mówić. Może ja... Może nie. Może powinniśmy po prostu... Siadaj. Krzesła odsunęły się od stołu, jakby poruszane niewidzialną siłą. Siadaj. Siadaj. Siedzieli w milczeniu. Geralt jakby nigdy nic nalał sobie zupy i zaczął jeść. Vanna poszła w jego ślady, nakładając na talerz kilka pieczonych ziemniaków. Ale nawet raz nie uniosła widelca do ust. Jakub zaś poprzestał na winie. Co chwila nalewał sobie kolejny puchar i opróżniał go kilkoma dużymi łykami. Tylko Marta siedziała wciąż bez ruchu i patrzyła na nich poprzez stół. A medalion Wiedźmina wibrował coraz mocniej. W końcu Geralt zdecydowanym ruchem sięgnął przez ramię w stronę swych mieczy. Marto, proszę, odkładam miecze. A teraz, jeżeli nie masz nic przeciwko, może jeszcze... Siadaj. Geralt usiadł na powrót i spojrzał na Jakuba. Ten rozłożył bezradnie ręce. Po twarzy spływały mu stróżki potu. Tymczasem Marta wzięła butelkę wina i nalała sobie pełny kielich. Nie zniosę tej ciszy! Niech ktoś coś wreszcie powie! Nie czujesz nic? Ona aż promieniuje jakąś energią. Mówcie! Ktokolwiek, cokolwiek! Geralt, opowiedz o miłości. Chcę posłuchać o jakiejś prawdziwej miłości. I oszczędź mi tych historii o miłości za pieniądze. Opowiedz. Opowiedz o dziewczynie, którą pokochałeś. Albo o takiej, która pokochała ciebie. O miłości? Przecież dobrze wiesz, że moją jedyną stałą partnerką jest Płotka. Płotka? Płotka. To moja klasz, tak ją nazwałem. Tak samo jak każdą poprzednią i następną. To moja sprawa. Ale proszę bardzo, chcecie wiedźmińskiej historii miłosnej? Przepłuczę tylko gardło winem i utopię w nim zdrowy rozsądek. I opowiem. Spotkałem ją w tawernie. To było pod dumnym kogutem w Tretogorze. Powiedziała coś miłego o moich bliznach, a ja coś miłego o jej krągłości. I zaczęliśmy rozmawiać. O koniach, gwiazdach, o potworach. Gadaliśmy przez godzinę, a potem poszliśmy na górę. Umówiliśmy się na dwa oreny. Na jakiś czas przerwaliśmy rozmowę. Mówiłem przecież, że nie chcę żadnych historii o płaceniu kobietom. Wiem, daj mi dokończyć. Gdy obudziłem się rano, już jej nie było, ale oreny zostały. Dwie srebrne monety. O, te właśnie. Zachowałeś je? I nosisz? Tak.
więc to faktycznie miłość. Pora odłożyć między bajki te opowieści o wiedźminach, co to nie znają uczuć. Skoro nalegasz. Nie ma jej! Co? Nie ma Marty! Te monety mnie rozproszyły, a ona zniknęła. Muszę ją odnaleźć. Jesteś pewien? Wyglądałeś na mocno zatrwożonego, gdy była blisko. A teraz znowu chcesz jej szukać. Mężczyzna robi to, co musi, Geralcie. Czy mu się to podoba, czy nie? Pierwsza sensowna rzecz, jaką usłyszałem, odkąd tu przybyliśmy. Też pójdziemy? Gdzie? Gdziekolwiek. Ten dom nie daje mi odpocząć. Te srebrne monety, to naprawdę były te same? Być może. Wydałem je tego samego ranka. Ale przecież mogły jakoś trafić z powrotem do mej sakiewki, więc może to te same. Myślisz, że są szanse spośród wszystkich monet świata? Nie wydaje mi się. Ale przeznaczenie to nie tylko kwestia szans. Przeznaczenie? Myślisz, że ta kobieta była ci przeznaczona? Czy raczej te monety? Myślę, że śmierć jest mi przeznaczona. Śmierć, nie żadna kobieta. W twoich ustach brzmi to wyjątkowo mało romantycznie. Wiesz? Tak, wiem. Znów wędrowali przez kolejne pokoje i korytarze, podziwiając zdobiące ściany obrazy i witraże. Geralt przyznał rację obserwacji Wary. Dom zdawał się ciągnąć bez końca. Nawet gdy był przekonany, że są w miejscu, które widział już wcześniej, to z całą pewnością znajdujące się tam witraże były inne. Tak jak te, przed którymi właśnie się zatrzymał. Przedstawiały cmentarz. Lecz tym, co naprawdę zainteresowało wiedźmina, była unosząca się w wielkim holu mgła. Mgła? Spotkałaś się już z czymś takim w tym domu? Nie, jeszcze nigdy. Może ktoś nie zamknął okna? Cofnij się. I bądź cicho. Ten głos, co to? Cmentarna wiedźma. Co ona robi w domu? Kto pozwolił jej wejść? To wbrew zasadom. Nieczyste. Wrzoda. Kurwa. Smakowite. Marmur i drewno. Wilki. Jedno uderzenie łap cmentarnej wiedźmy rozbiło w drzazgi drzwi do pomieszczenia, z którego zaczęły wychodzić ożywione ciała przeklętych. Drzewo złamane. Dobre drzewo. Chodźcie ze mną, to tam śmierdziele. Czekają tam na nas. Ziemia i kamienie, dam wam ogień. Dam wam zęby. Idziemy do lasu. Wiedźmo. No. Czyżby coś było w tej mgle? Wiedźmo, co chcesz zrobić z umarłymi? O! Błyszczący tak! Przystojny mężczyzna! Czyżby przyszedł, by całować me wargi? Odpowiedz na pytanie.
Ziemna cmenta. Zaprzyjaźnijmy się, przyjaciele, moi przyjaciele, wyśmienić, smakowici, przyjaciele. Nie możesz ich zabrać. Język wiedźmy niczym bicz przeleciał tuż obok ucha wiedźmina, który ledwie zdołał się uchylić. Geralcie, przestań. Nie chcę, żebyś zginął w ten sposób. Ryzykujesz życie dla zmarłych? Po co? Nikt ci nie płaci za zabicie tej wiedźmy. Pozwolę jej odejść. Pozwól jej odejść. Ukryj i żuj. Pozwól jej odejść. Pozwól jej odejść. Gdzie ona pójdzie? Smakowici! Wiedźma i prowadzony przez nią tłum ożywionych ciał jakby rozpłynął się we mgle. Geralt i Vara zastygli w bezruchu. On z mieczem w ręku, ona z dłonią na jego ramieniu. Dopiero gdy ostatnie pasma mgły rozwiały się w powietrzu, ona cofnęła dłoń, a on schował miecz. I jakby nigdy nic, ruszyli dalej. Oglądali kolejne komnaty, wchodzili na wyższe piętra, by po jakimś czasie wrócić znów na parter. Oglądali obrazy, podziwiali witraże, ale na dłużej zatrzymali się dopiero, gdy w jednym z pokoi zobaczyli dużą, żeliwną wannę. Cudownie. Kąpiel. Bardzo tego potrzebowałem. Nie wątpię. A teraz przesuń się. Czas na moją część przyjemności. Mówiąc te słowa, Vara zsunęła sukienkę i podeszła do wanny. Ej, miałaś nie podglądać, kłamałaś. Skoro od początku wiedziałeś, że skłamię, to już nie kłamstwo, a wiedziałeś. Jak to dobrze. A teraz, Geralcie z Rivi, powiedz, na co jeszcze masz ochotę? Mam ochotę porozmawiać o Marcie. Ech, w takiej chwili chcesz rozmawiać o innej kobiecie? Aha, no dobrze. Miejmy to z głowy. Po pierwsze, bruksy nie zmieniają ludzi w inne bruksy. To działa zupełnie inaczej. Więc albo Jakub się myli, albo kłamie. Jesteś tego świadom, prawda? Zgadzam się. Więc jak myślisz, czym jest Marta? Czymś martwym. Z całą pewnością czymś przeklętym. Ale co jej się stało? Jeśli umarła, to w jaki sposób? Myślę, że została w jakiś sposób pohańbiona. Dość już tego gadania. Geralcie z Rivi, teraz moja część przyjemności. Przyjemne to było. Tylko cały jestem mokry. Co to?
Koń? Szlachta. Płotka. Geralt, przeskakując po kilka stopni, zbiegł po schodach i wyskoczył na ganek. Jakub, zostaw mnie. Nie kradnę twojego konia. Jakub, tylko odchodzę. Muszę stąd odejść. Odchodź. Dam mi przez nagrobę. Roztrącając trochę. Odchodzisz? A Marta? Marta! Ja już tego więcej nie zniosę. Spójrz na nią! Myśliwy wskazał na stojącą nieruchomo na balkonie postać kobiety. Stoi i gapi się na mnie! Znów na tym balkonie. Tylko się gapi. Ani razu się do mnie nie odezwała. Nawet jednym słowem. Ale tobie nalała wina. I uśmiechnęła się. I mówiła. Jakubie, odłóż ten topór. Dlaczego ona uśmiecha się do ciebie? Dlaczego? Topór ma ostre zęby i gryzie. Ciągnie do morza. Do cholery! Wracajmy do środka, Jakubie. Tu na zewnątrz nie jest bezpiecznie. Zwłaszcza z tą wiedźmą plączącą się wśród drzew. Tracę zmysły. Coraz bardziej je tracę. Ten dom. Nie prowadź mnie znowu do tego domu. Ta wiedźma gra mi na nerwach. Bogowie zaświadczą. Doskonale cię rozumiem. Powinniśmy albo ją usiec, albo kupić jej jaką suknię. Humor ci wraca. A już lepiej? Nie. Czasem mam takie napady furii, wiedźminie. Zupełnie jak dziecko. Ale już mi przeszło. Czy mój topór został na zewnątrz? Obawiam się, że tak. Lepiej poczekajmy, aż cmentarna wiedźma odejdzie. I wtedy... Słowiki wróciły. I te drzwi... Nie pamiętam ich. Czy te drzwi były tu wcześniej? Nie. Lepiej stąd chodźmy, szybko. Znajdźmy którąś z tych sal biesiadnych. Dziwne. Byliśmy w tym korytarzu już tyle razy, ale nie pamiętam tych drzwi. A były to drzwi, które niełatwo zapomnieć. Z pięknie rzeźbioną w fale i morskie muszle framugą. I przede wszystkim ze skomplikowaną płaskorzeźbą wpasowaną w skrzydło. Na dole można było zobaczyć misternie odtworzone ciała zmarłych, a powyżej jakby duch kobiecy ulatujący w stronę słońca. Geralt nie miał pojęcia, co to może znaczyć, ale czuł, że musi przejść przez te drzwi na drugą stronę. Zamknięte. Sam widzisz. Chodźmy stąd, Geralcie. Nie podobają mi się te drzwi. Zbyt solidne, by je wyważyć, faktycznie. Teraz przydałby nam się twój topór, Jakubie. Ale został na zewnątrz. Chodź, znajdźmy jakieś wino, napijmy się. Jakub zdecydowanym krokiem ruszył, a gdy zobaczył, że Geralt nie idzie za nim, zwolnił, ale nie zatrzymał się. Szedł dalej i po chwili zniknął za zakrętem. Tymczasem wiedźmin wciąż przyglądał się drzwiom, wodząc dłońmi po ich krawędziach i po płaskorzeźbie, myślał, jak dostać się do środka. Zamknięte na klucz. A klucz wary? Następne schody. Długie, ale to znaczy... to musi być to tajemnicze czwarte piętro. A co tam? W końcu lubię takie historie.
Długie schody skończyły się i Geralt przeszedł przez próg pokoju na czwartym piętrze. Wokół jego głowy krążyły słowiki, a jasne światło, które nagle zalało cały pokój, było tak ostre, że aż przysłonił oczy ręką. Po chwili światło ciut przygasło, a wiedźmin zorientował się, że na ścianie, z której biło, namalowany jest wielki fresk. Na nim, w otoczeniu wielkich muszli, widać było parę. Bez trudu rozpoznał w niej Jakuba i Martę. Myśliwy stał po prawej stronie i dusił klęczącą przed nim nagą żonę. Towarzyszące Geraltowi słowiki odfrunęły w jeden z kątów pomieszczenia, jakby chciały przywołać go w tamto miejsce. Wiedźmin ruszył w ich stronę i wtedy ją zobaczył. Na podłodze z grubych, heblowanych desek leżała Marta. Martwa. Od lat. Geralt przyklęknął przy wysuszonych zwłokach i przez dłuższą chwilę przyglądał się im ze smutkiem. Kątem oka zobaczył, że coś dzieje się z freskiem na ścianie. Na postaci Marty pojawiło się pierwsze pęknięcie. Po chwili drugie i kolejne. Wszystkie zaczynały się w miejscu, gdzie dłoń Jakuba ściskała szyję dziewczyny. Geralt sięgnął dłonią w grubej rękawicy i dotknął fresku w miejscu pęknięcia. Witaj ponownie, Wiedźminie. Możesz odłożyć miecz. Mogę, ale nauczyłem się, że lepiej popełniać błędy z mieczem w dłoni niż schowane w pochwie. No tak. Rozumiem, że życie Wiedźmina rzadko daje powód, by ufać takim jak ja. Bardzo rzadko. A więc czym jesteś? Bo nie jesteś brucą. Jasne, że nie. Wolałabym, by Jakub opowiadał trochę lepsze kłamstwa. Czym jestem? Jestem jak wszystko, co mieszka w tym domu. Przeklęta? Tak. Złapana pomiędzy życiem i śmiercią. Jak wiele wiesz? Mój medalion. To, jak reaguje na ten dom, to bez wątpliwości klątwa. Ale wibruję też, gdy jestem blisko Jakuba. Tak było od samego początku, gdy spotkałem go nad jeziorem. Ten utopiec prawie mnie zaskoczył. Nie wyczułem jego obecności, bo maskowała ją klątwa Jakuba. Potem ta historia, jak przemieniłaś się w Bruksę. Bruksy nie tworzą Bruks, a przynajmniej nie w ten sposób. Nie zabijając ludzi. Jakub powinien wiedzieć, że żaden wiedźmin w to nie uwierzy. No i wreszcie ten dom. Wiadomości zaklęte w szkło. Te słowiki. W ten sposób do mnie mówiłaś. Próbowałaś coś przekazać. Czy Jakub cię zamordował? Mój ojciec mnie sprzedał. Jakub i ja pobraliśmy się za cenę 21 srebrników i 7 lisich skór. Nie kochałam go. Ani trochę. Brał mnie siłą co noc. Bił i nazywał to miłością. Czasem chodziłam sama na brzeg morza i zbierałam muszle. To były jedyne chwile, gdy czułam spokój. Każda z mych muszli opowiadała historię o innym świecie. O innym życiu. Piękne były me muszle. I piękne opowiadały historię. Jakub tymczasem stworzył własną wizję naszego wspólnego życia. Piękną wizję szczęśliwego domu. W jego świecie było jeszcze mniej prawdy niż w moich marzeniach. Pewnego dnia Jakub zdecydował, że chce nowy sztylet. Taki z inkrustowaną rękojeścią. Roztrzaskał na nią kilka z moich ulubionych muszli i wysłał mnie z tym do kowala. I tak poznałam kowala. Na imię miał Taltun. To było od pierwszego wejrzenia. Tak właśnie przeżyłam swoją własną, prawdziwą, miłosną historię. Trwała 3 tygodnie. W tym czasie często odwiedzałam kuźnię, by doglądać postępów prac nad sztyletem dla mojego męża. W końcu Jakub zaczął coś podejrzewać i pewnego dnia przyłapał nas razem na plaży.
I to był koniec mojej miłości. Przerażający koniec. Czy Jakub opowiadał ci historię o morskiej bestii, która nieomal mnie porwała? Tak. Więc z czasem chyba sam w nią uwierzył. W jego głowie ręce Taltona były mackami jakiegoś morskiego potwora. A miłosne ślady, jakie Talton zostawił, i słodkie, cudowne zadrapania na mych rękach, były dla niego ranami zadanymi przez bestię. Skazami, które już zawsze widział na mym ciele. Stałam się dla niego wampirem, który wysysa z niego całą męskość. Kradnie jego siły. Zaczął traktować mnie jak Gruksa. Któregoś dnia wrócił do domu. Siedziałam przy stole, sparaliżowana strachem. Podszedł i bez słowa złapał mnie za gardło. Próbowałam walczyć, ugryzłam go w dłoń, ale nie miałam szans. Pamiętam łzy, które płynęły mi po twarzy, gdy zrozumiałam, że to już koniec. I wtedy go przeklęłam. Jego imię, jego życie, jego istnienie. Przeklęłam każdy pocałunek, który na mnie wymusił. Każdy włos na jego głowie. Wszystko, co kiedykolwiek uczynił. Przeklęłam go. Potem zapadła ciemność. I ocknęłam się w tym domu. Obudziłam się pośród przeklętych. Jako jedna z nich. Byłam martwa. A potem z czasem stałam się Bruksą, jaką widział mnie Jakub. I od tej chwili powoli przyciągam go tutaj. Do miejsca, do którego przynależy. Nie mam pojęcia, czym tak naprawdę jest ten dom. Ale wiem, że zamieszkują go istoty przeklęte. A mój mąż do nich należy. W tym nowym istnieniu odnalazłam jakąś pociechę, Geralcie. Odnalazłam spokój. A także odnalazłam bogactwo. Skarby, które trafiły tu dzięki innym przeklętym duszom. Spójrz do tej skrzyni. Nowele. Po co? Jako zapłatę za to, co robią wiedźmini. Chcę, żebyś zabił Jakuba. W końcu zabijacie potwory, czyż nie? Nie. Nie ten rodzaj potworów. Wiedźmini nie polują na ludzi za pieniądze. Nic z tego. Proszę. Błagam. Mógłbym z nim porozmawiać. Może wtedy... Nie. Musisz go zabić. Proszę. Ja sama nie mogę. Może wyglądam jak Bruksa, ale jestem niczym. Tylko przeklętym cieniem martwej dziewczyny. Powiem Leszemu, by wypuścił cię z lasu. Nie będziesz tu już dłużej uwięziony. On zrobi, co mu powiem, jestem pewna. Zabij dla mnie Jakuba. Ale Leszy cię przepuści. Nie. Nie będzie żadnych układów z tymi kreaturami. Poza tym jestem wiedźminem. Jeśli będzie trzeba, wyrąbię sobie własną ścieżkę przez ten las. Znalazłeś ją? Mówiłaś, że to klucz do twojego pokoju. Skłamałam. Jestem kończuchą. A myślisz, że jak trafiłam do domu dla przeklętych? Chyba wolałbym nie wiedzieć. Gdzie jest Jakub? Nie jestem pewna. Chyba wciąż próbuje się stąd wydostać. On już wie, że byłeś w tamtym pokoju. No to znajdźmy go. Jakub! Jakub, gdzie jesteś? Wiedźmin w towarzystwie Sukuba zaczęli krążyć po domu, szukając myśliwego. Mijali znane już wcześniej sale i takie, w których jeszcze nigdy nie byli. Gdy przechodzili balkonem, który otaczał na wysokości piętra wielką kolumnową salę, Geralt spostrzegł Jakuba przemykającego się pomiędzy kolumnami i podszedł do balustrady. Jakub! Jesteś wreszcie. Zaczekaj! Jest coś, co musimy... Nie! Zostaw mnie! Uspokój się! Chcę tylko porozmawiać. Z mieczem w dłoni? Trafne pytanie. Przestań, głupcze! Nie! Nie zabijesz mnie. Byłeś w pokoju Marty. Spałeś z tą dziwką. Splamiłeś ją. Była idealna. Naznaczyłeś ją. Zhańbiłeś.
a była moja! Znowu kłamstwo! Nawet nie dotknąłem twojej żony. Ona nigdy nie była twoja naprawdę. Była moja! I zawsze będzie! Będzie moja, gdy cię zabiję. Sądzisz, że łatwo ci ze mną pójdzie, Wiedźminie? Że załatwisz mnie jak dziecko? Zabiłem wielu ludzi. Mnóstwo. Wszyscy ci ludzie, którzy zbliżyli się do mojej bruksy, udając niby zwykłych kupców, przejeżdżających nieopodal, albo wędrowców, zmierzających z miasta do miasta, albo podawali się za myśliwych, tak jak ten potwór, który udawał kowala. Polowałem na nich, tak jak poluję na jelenie. I nigdy nie zbliżyli się do mojej Marty. I ty też do niej już się nie zbliżysz. Poznajesz to miejsce? Przeklęci przybywają tu wyspocząć. Tu, pod tą klapą w podłodze. Coś mi mówi, że mają już dosyć odpoczynku. Walcz sobie! Mam tylko nadzieję, że nie biegasz tak szybko, jak machasz mieczem! Jakub, na którego dziesiątki wypełzających z piwnicy ciał nie zwracały uwagi, cofał się w stronę drzwi. Gdy tylko dotarł do końca pomieszczenia, odwrócił się i zaczął biec. Przed siebie, na zewnątrz, byle dalej od Wiedźmina. Gdy wybiegał z domu, nie zauważył dziesiątków słowików krążących nad progiem. Tym razem jednak nie śpiewał. Chmura ptaków rzuciła się na myśliwego, oślepiając go i dziobiąc w każdą odsłoniętą część ciała. Jakub opędzał się od nich jak mógł i nie przestawał biec przed siebie. Trafił na ścieżkę, która prowadziła między drzewa i przebiegł nią kilkadziesiąt kroków, nim z wielkim impetem uderzył w stojący na zakręcie wielki sękaty dom. Upadł lekko ogłuszony. Gdy po chwili podniósł wzrok, słowików nie było. Za to wiedźmin z obnażonym mieczem stał tuż przy jego głowie. Cholera. Nie. Nie zabijaj mnie. Nie mam zamiaru. Marta mnie o to prosiła, ale odmówiłem. Przeklęcie. Pomiędzy drzewami. Smakowicie. Słysząc zbliżającą się cmentarną wiedźmę, Jakub spróbował poderwać się na nogi. Ale wiedźmin jednym kopnięciem posłał go z powrotem na ziemię. Geralt sięgnął po leżący obok topór myśliwego i jednym ruchem odrzucił go daleko w las. Widzisz, wyczuwałem coś dziwnego od samego początku, ale próbowałem sam siebie oszukać. Oszukać, że jest tu jeszcze jakieś miejsce na wątpliwości. Dobrze mi się z tobą rozmawiało. Dobrze było spotkać kogoś, kto nie ucieka, gdy spojrzy mi w oczy. Być wiedźminem to rodzaj klątwy. Przez swą naturę mamy naprawdę niewielu przyjaciół. I nie traktujemy tych spraw lekko. Ale czasem, nawet w przyjaźni, musisz powiedzieć dość. I po prostu odejść. I wiedźmin po prostu odszedł. Zniknął pomiędzy drzewami we mgle, która pojawiła się kilka chwil wcześniej. I coraz mocniej spowijała okolice. Jakub, myśląc, że to jakiś podstęp, odczekał chwilę i dopiero podniósł się na nogi. Więc to tak. Po prostu odchodzisz? Kto by pomyślał? Wiedźmin, który nie chce walczyć. Tchórz! A to dlatego, bo wie, że jesteś moja. Należysz do mnie, ty. Ty! Ostatnie słowa Jakub skierował do swej żony, która pojawiła się pomiędzy drzewami
i przyglądała mu się z odległości kilkunastu kroków. Marta stała ze łzami w oczach, ale z takiej odległości Jakub nie mógł dostrzec jej twarzy. Widział tylko sylwetkę, której nigdy by nie pomylił z inną. Po chwili obok niej pojawiła się druga, równie charakterystyczna, i obie, idąc obok siebie, zaczęły się do niego zbliżać. Nim Jakub zdążył rzucić się do ucieczki, usłyszał ruch za plecami. Nie! Odwrócił się i zobaczył górującą nad nim potężną sylwetkę Leszego. Las ożył. Ze wszystkich stron zbiegały się wilki. Zlatywały wrony. Jakubie! Mężu mój! Kości twe jako totemy wisieć będą na szeregach lasu. Twoja wyprawiona skóra służyć będzie komu za okrycie. A z twych zębów ktoś zrobi naszyjnik. A pamięć o tobie rozwieje wiatr. W miejscu, gdzie jeszcze przed chwilą stał Jakub, zakotłowało się. Na wszystkie nie! strony trosnęła krew. Nie! 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 Trudno powiedzieć, czy idący w stronę domu wiedźmin słyszał, co dzieje się za jego plecami. Tak czy owak nie odwrócił się ani razu. Podszedł do budynku i od razu skręcił w stronę studni, do której przywiązane były konie. Spokojnymi ruchami odwiązał płotkę i zaczął sprawdzać jej uprząż. Więc odchodzisz? Jeden koń nie ma już właściciela, ruszaj ze mną. Możemy jechać razem, strzemię w strzemię, dopóki się nie znudzimy. Myślałam, że stać cię na więcej. Obawiam się, że nie. Pewnie i tak nic by z tego nie wyszło. Choć myślałam, że nie poddasz się tak łatwo. No cóż, uważaj więc na Leszego i na wiedźmę. Będę uważał. Wiedziałeś, że to dom dla potępionych. Od samego początku, prawda? Oh, jasne, że wiedziałeś. Jesteś wiedźminem. Ty i tobie podobni przynależycie do tego miejsca. Geralcie z Rivii. Nie. Jakub powiedział kiedyś, że pozostanie dłużej w jednym miejscu to śmierć dla takich jak my. I miał rację. Przybył tu i odnalazł swoją Martę, swoją prawdę i swój koniec. Ale ja nie jestem jeszcze gotów na śmierć. I ty chyba też nie. Nie odnalazłaś swojej prawdy w tym domu. On jest zrobiony ze szkła, Varo. Wystarczy porządny kopniak, by wydostać się na zewnątrz. Pomyśl o tym.